I witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie z tej strony Macintosh, a przed wami kolejny materiał wideo z serii Super Mario Wonder, bądź Super Mario Bros. Wonder, w zależności jak na to spojrzycie, bo wiecie, najzwyczajniej w świecie ten tytuł jest w pewien sposób płynny. I słuchajcie, zrobiłem, że tak powiem, forsquita gry, ponieważ znalazłem po dosłownie 15 minutach szukania, 15-20 nawet minutach szukania, słuchajcie, znalazłem, gdzie znajduje się ostatnia moneta, której nam najzwyczajniej w świecie brakowało, żeby ukończyć ten poziom i w 100% go móc tutaj wszystko z nim zrobić. I tak jak możecie zauważyć, gramy teraz jako księżniczka Daisy. I absolutnie muszę powiedzieć, że model Daisy wygląda świetnie w momencie, kiedy po prostu nie macie włączonego bycia słoniem i po prostu jesteście zwykłą, słuchajcie, postacią. No to powiem wam, że to naprawdę ładnie tu wszystko wygląda. I słuchajcie, gra mnie zaskoczyła, ponieważ tak właściwie pierwszy raz widzę coś takiego, że moneta, której poszukujemy, jest tak blisko, słuchajcie, poprzedniej monety tak właściwie, bo zrobiłem to całkiem wtedy przypadkowo, słuchajcie. Nie wiem w jaki sposób, ani jak powinniśmy byli to odkryć, ale po prostu zaraz obok pierwszej monety możemy znaleźć monetę numer 2. Jak widzicie, ta moneta od tak po prostu sobie tutaj się znajduje. Fajnie, nie? Tak długo się jej naszukałem poprzednim razem, a ona po prostu tu była! Bo po prostu tutaj była i najzwyczajniej w świecie. O! Ukryta kolejna. Ukryta, słuchajcie, kolejna skrzynka z monetami, czyż blok z monetami. Tym razem blok Yoshiego. I de facto, gdybyśmy grali Yoshim. W ogóle to jest dość ciekawe, bo już zauważyłem to ostatnim razem, jak graliśmy księżniczką Peach. I wcześniej, jak graliśmy naszym szanownym Marianem, to słuchajcie, jeżeli najzwyczajniej w świecie, jeżeli gramy daną postacią i znajdziemy ukrytą właśnie skrzynkę, która jest zabarwiona tak jak dana postać, to najzwyczajniej w świecie ta postać ją od razu widzi, tak? Tą właśnie skrzynkę. Ten blok ukryty. Więc jeżeli gdzieś byłby blok księżniczki Daisy, to my w tym momencie będziemy go widzieć. Ui! W jaki sposób to się dzieje? No, nie mam pojęcia w jaki... Wszystko w porządku, wszystko w jak najlepszym porządku. Tak, wydaje mi się, że ten gadający kwiatek też jest czasami przerażony tym, co dzieje się wokół nas, kiedy tylko cudo kwiatek się odpala, bo najzwyczajniej w świecie to jest tak bardzo odjechane, tak bardzo jakbyśmy w tym momencie byli na dragach, jakby nasza postać naprawdę dość mocno przyćpała, że seriously, moi drodzy, ja się zastanawiam naprawdę, jak dużo czasu mieli twórcy. Zresztą było to już mówione, nie wiem, czy kojarzycie ten wywiad, który był z twórcami gry, ale powiedzieli oni, że nie mieli żadnych, absolutnie żadnych, słuchajcie, tutaj nałożonych na siebie nie tyle celów, co nie mieli żadnych ram czasowych, kiedy gra ma być gotowa. Dzięki czemu no powstało właśnie coś takiego, jak tutaj widzimy. I dzięki temu najzwyczajniej mamy ogromną szansę na to, żeby ta gra była
tak dopracowana i tak ciekawa, jak w tym momencie to widzimy, bo nie oszukujmy się, ale najzwyczajniej w świecie, gdyby nie to, to prawdopodobnie dostalibyśmy kolejnego po prostu Mario, takiego bardzo sztampowego. Takiego, który w żaden sposób nie zrywa z... nie tyle konwencją, bo to nie o to tutaj chodzi. Zrywa z takimi sztampami, jeżeli chodzi o sztampowymi rzeczami, które muszą znaleźć się, słuchajcie, w Super Mario, tak? Więc najzwyczajniej w świecie tutaj dostajemy coś faktycznie nowego, coś faktycznie świeżego. Więc no nie dziwmy się, że ta gra właśnie w taki, a nie inny sposób wygląda i że takie odjechane w niej pomysły się znalazły, bo skoro twórcy mieli tak dużo czasu, żeby móc przysiąść i dopracować każdy element tej gry, no to tak to wygląda. Pierwszy poziom, który ma więcej niż dwie gwiazdki. Bull Rush Express, Difficulty 4, czyli będziemy... no, możliwe, że będziemy mieli tutaj o wiele większe wyzwanie. Przełączymy sobie też naszego badża tutaj. Ponieważ po prostu mam taką nadzieję, że uda nam się coś tutaj znaleźć. Okej. Ocież kręcę. Poziom, w którym... moi drodzy, tak właściwie nie robimy zbyt wiele. O nie, restart poziomu. Okej, podoba mi się. Już mi się ten poziom podoba. Bardzo mi się, nawet bym powiedział, podoba. Jedno, co bym chciał zmienić, to to, że nie chcę być słoniem. Ponieważ mamy większy hitbox, jesteśmy większą postacią i w pewien sposób nie tyle, że czuję się niekomfortowo, co w pewien sposób czuję, że bardziej tutaj będziemy mieli kontrolę nad tym. Co się w grze dzieje? O nie. Co się w danym poziomie dzieje, gdy będziemy, słuchajcie, mieli mniejszą postać? Niestety, mniejsza postać oznacza również, że jesteśmy troszeczkę bardziej podatni. Nie mamy tak dużego hitboxa, którym możemy operować. Tak jak na przykład robiliśmy to grając jako słoń. Są plusy i są minusy, ale no najzwyczajniej w świecie musimy sobie po prostu rozważyć wszystkie za i przeciw. Dobra, monety, czyli słuchajcie, pozostają nam złapane. O nie! Monety, które złapaliśmy, pozostają nam złapane. Ja tutaj nie mogę się najzwyczajniej w świecie, w tym miejscu, nie mogę się połapać. Jak to powinienem zrobić? Bo zapewne znając życie, to jest po prostu na zasadzie takiej, okej, musisz to zrobić w odpowiedni sposób. Ten poziom wcale nie jest taki trudny, jak tutaj mówimy. Tylko musisz go zrobić dokładnie tak, jak my sobie to przewidzieliśmy. Powiedzmy, że to jest takie... próba Nintendo udawania, że Nintendo potrafi w Kaizo. Okej. Ten moment mnie spowalniał. Okej. Udało się, albo i się... nie. O nie! Złapaliśmy monetę i to jest najważniejsze, bo teraz te wszystkie monety mamy złapane. A co za tym idzie?
nie musimy się przejmować już monetami. Bo jak sami zobaczycie, mamy wszystkie 3 monety. Jedyne co nam pozostało, to teraz dotrzeć do mety. Ale poziom jest naprawdę wymagający. Naprawdę wymaga od nas sporo. I ciekawi mnie, czy w ogóle ten poziom można przejść bez tego cudokwiatka. O nie, nie podniosłem. Nie podniosłem i część monet po prostu nam przepadła. Okej. Tu byśmy tą monetę podnieśli. O nie, o nie, o nie, o nie. I mamy... I mamy cudokwiatka. I teraz gdybyśmy byli słoniem, to moglibyśmy pójść w prawą stronę. Ale słoniem nie jesteśmy, więc... Coś za coś. Coś jest tutaj. Dobra, słuchajcie. Najpierw jednak... Dodatkowa jedna moneta... Z racji tego, że jesteśmy księżniczką tutaj Daisy. I powiem wam... Wspaniale. Powiem wam, że jeżeli bylibyśmy w stanie teraz zdobyć właśnie to, że będziemy słoniem, to moglibyśmy jeszcze raz spróbować ten poziom przejść, żeby zobaczyć, co jest w tamtym sekretnym przejściu. A nawet wiecie co? Mam pewien pomysł. Zejdźmy sobie tutaj do podziemia. Pójdźmy tutaj. I teraz moje pytanie za 100 punktów. Czy my od tak sobie po prostu możemy zrobić coś takiego, że... Podniesiemy sobie słoniowe jabłko, następnie podniesiemy sobie Fireflowera, wyjdziemy z poziomu i my będziemy mieć te power-upy, bo jeżeli będziemy mieć te power-upy, nie będziemy mieć tych power-upów, czyli my musimy ten poziom przejść. To jest najszybszy poziom, w którym możemy mieć zarówno Fireflowera, jak i właśnie... jak i naszego wspaniałego... naszą wspaniałą zdolność bycia słoniem. I robię to tylko dlatego, moi kochani, jeszcze raz ten poziom, żebyśmy mogli zobaczyć, co jest na samym końcu tamtego poziomu. Okej, już troszeczkę wolniej niż powinniśmy. O wiele wolniej niż powinniśmy. Ale okej, może się nam uda znowu jakieś dodatkowe nagrody tutaj pochwycić. Powiem wam szczerze, że nie chce mi się walczyć z tymi i myśleć z tymi, no... Tutaj... Okej. Chyba jesteśmy, słuchajcie, na czas. Tylko, że no nie jesteśmy słoniem, więc w tym momencie... O nie. Zginęliśmy. Tego się nie spodziewałem. Tego się nie spodziewałem, że w tym poziomie można zginąć. No ale... Takie są uroki najzwyczajniej w świecie. Okej. I pięknie, słuchajcie. I zrobiliśmy to o wiele szybciej, niż do tej pory wcześniej nam się udawało to zrobić. I co mogę wam powiedzieć? Mogę wam tylko tyle powiedzieć, że po prostu te... Że ten Piranha Plant, ten ostatni Piranha Plant naprawdę jest denerwujący.
I teraz przełączyłem się od razu na słonia. I zobaczymy, co z tego będzie. Okej, jeden załatwiony. Ciekawe, czy będzie to szybciej niż wcześniej mieliśmy, czy pobijemy swój własny rekord, czy jednak nie. Tak, pobiliśmy nawet swój rekord o całe 3 sekundy. Dobra, i nie mogę już nic więcej zrobić, więc to jest koniec poziomu. Piękny screenshot, gro. Naprawdę bardzo piękny. Nie wiem, czy gra to przechowuje. Miałem to sprawdzić, do tej pory tego nie sprawdziłem. Przepraszam was bardzo serdecznie za to. Ale no, najzwyczajniej w świecie... Nie tyle, że nie miałem na to czasu, co zapomniałem. Zapomniałem tego po prostu sprawdzić i tutaj bije się w pierś, że nie pamiętałem o tym. Dobra, mamy Fireflowera. Nie musimy się niczym przejmować, po prostu musimy dotrzeć do końca poziomu. Zastanawia mnie, czy moglibyśmy... Nie, bo jeżeli włączymy słonia, to od razu będziemy mieli tak duży hitbox, że automatycznie złapiemy ten cudokwiatek. Więc jedyne, co możemy zrobić... Tutaj... Let it be with the flow. Let it be with the flow. Okej. Tu nic nie robię. Tu po prostu idziemy przed siebie. I jesteśmy na końcu. Zobaczcie, jak już wiemy, co zrobić z tym poziomem. Z automatu o wiele szybciej się go przechodzi. Teraz... sekretna rura. Sekretna rura, która gdzie nas zabierze? Zabierze nas... Nie wiem, gdzie nas zabierze. Sekretne wyjście. Trzeci, słuchajcie, czyli... cudokwiatek. Cudokwiatek, matko jedyna, nie cudokwiatek, tylko cudonasionko, kolejne. Sztuk numer 3, najzwyczajniej w świecie. Przepraszam, jeżeli słyszeliście kichnięcie, ale zakręciło mnie ostro w nosie, najzwyczajniej w świecie. Czyli mamy jeszcze jeden dodatkowy cudokwiatek i słuchajcie, odblokowaliśmy sobie sekretny poziom. Springs in the Twilight Forest. Czy my chcemy iść do tego poziomu? Czy my chcemy iść przed siebie i skończyć? Nie, wiecie co? Idziemy do tego sekretnego poziomu, bo... Skoro odblokowaliśmy sekretny poziom, no to wypadałoby go tutaj w jakiś sposób ładnie ogarnąć. I wiecie co? Wróćmy sobie tutaj. Pójdźmy do ciebie, do sklepu poplinów i kupmy sobie jedno żyćko. Dlaczego? Bo będę miał przynajmniej 20 żyć równo. I kupmy tego Standee Surprise'a. About Standees. Właśnie. Czym są Standeesy? You can place Standees just about anywhere in Curse. A Standee is a sign saying, I was here. Place Standee. During online play, you can use Standees placed by players worldwide to revive yourself when you're a ghost. O właśnie, to jest dość ciekawe, że jeżeli gramy online'owo, gramy chwilowo offline'owo, by default, i nie chciałem włączać jeszcze do tej pory online'a, może po pierwszym świecie spróbujemy sobie parę poziomów po prostu przejść online i zobaczyć, czym to się różni od zwykłego grania. Ale tak jak tutaj mamy, jeżeli gramy online, to standisy innych graczy pozwalają nam przywrócić się do życia bez utraty życia. Możemy powrócić do żywych, czyli z ducha zamienić się z powrotem w żywą postać, tylko jeżeli dotkniemy tego standisa. Sometimes you may find great standees within curses. These are standees placed in the past by players around the world. As long as they are great, they can revive you, but if you touch them once, they will activate and you will be able to use them. Czyli tak. Te szare standisy, takie wyszarzone, to są takie, które zostały przez graczy kiedyś, dawno temu pozostawione w świecie.
i nie mogą cię odrodzić, dopóki ich nie dotkniesz. I są różne standisy, które możemy kupić. Możemy zdobywać nowe poprzez kupowanie standisu price'ów. Aha! I co to za standisu price będzie? O, pływająca Daisy. Z 13 na 144. What? Kupimy jeszcze dwa, żeby zobaczyć. Kucająca Daisy. Czyli jak gramy Daisy, to możemy tylko... Nie. Fluttering Yoshi. Czyli... Po prostu kupujemy gacze. Gachapony. I możemy wykupić je wszystkie. Innymi słowy... Już wiemy, po co ta gra ma... Ta skała tutaj spadła. Och, to straszne. Ta skała spadła tutaj z powodu tego przebrzydłego Bowsera. Mógłbym ją rozwalić, ale jest taka duża. Jeżeli miałbym tylko 10 dodatkowych monet tych... Chciałem powiedzieć planetarnych. Mario plus Rabbit Sparks of Hope się kłania. Nie planetarnych, tylko kwietnych monet. Gdybym miał tylko 10 kwietnych monet, wtedy mógłbym... One dają nam poplinom dodatkowego boosta. Masz 10 monet. O, aż rozkwitłeś, mój drogi. Dziękuję ci. Teraz mam trochę uf w moim rozkwicie. I rozwalę tą skałę bez żadnego problemu. Hej, skało, przestań blokować naszą drogę. Okej, czyli rozwaliliśmy przeszkadzajkę i odkryliśmy tym samym nową część, nową drogę. Rozwaliłem tą skałę dzięki mojemu rozkwitowi i umfowi, który mi dałeś. Proszę, teraz możesz przejść. O, dziękuję ci bardzo! Mamy 3 nowe poziomy. Adjust the controls? You can adjust controls in settings. From there you can customize controls. Właśnie! Podobno w opcjach jest opcja kustomizacji kontrolek. Aż to sobie sprawdzę i potem wam powiem. Ukryta rura! Nie mam bladego pojęcia, gdzie jesteśmy. Wracamy, bo nie chcę na razie odkrywać niczego aż tak nowego. Wracamy do świata numer 1 i... Po coś to jest tutaj? Dziwnie wygląda ten kwietny bukiet, ale po coś on jest. Co my tu mamy? Rolla Kupa Derby i Parachute Cup 1. Wyzwanie naszej przypinki. Ha. Zostawimy to na później. Tym zajmie się ktoś inny. My, słuchajcie, pójdziemy do pierwszego poziomu, który tak... Nie chciałem tam. Pójdziemy do pierwszego poziomu, który odblokowaliśmy, czyli Sprongs in the Twilight Forest, czyli sprongi w... Czekajcie, nie zmierzch, tylko świt, w lesie świtu. I ruszamy. Ruszamy i zobaczymy, co tak właściwie ten poziom nam przyniesie. W porównaniu do... Nintendo, naprawdę nie musisz przechodzić samo siebie. Zważywszy... Co? Też mnie to imponuje, że cię znalazłem, ale... Ale najzwyczajniej w świecie... Tak. Cóż za piękny... O! Podoba mi się to. Chyba pierwszy raz też widzimy, słuchajcie, kupy trupy. Nie, już widzieliśmy. Już widzieliśmy wcześniej kupy trupy. Ale... Okej, to są... Nie wiem, co to jest, ale... Chciałbym dostać się o tam. O tam do góry chciałbym się dostać. Ale na razie nic nie wskazuje, że jestem w stanie to zrobić. Okej, ukryta... Dobra, nie wiem, jakim cudem to zrobiłem, że nie odkryłem tej ukrytej winorośli wcześniej.
tu niczego nie ma. Dobra, idziemy dalej. Wow, powiem wam, że ja myślałem, że ten właśnie ta właściwość poziomu, że tak właściwie gramy konturem, cieniem, ponieważ światło pada na nas z od tyłu i nie od przodu, tylko właśnie od tyłu i przez to wszystko wydaje się, że jest spowite właśnie cieniem. Mamy dwie monety. Okej. Okay. I myślałem, że w Donkey Kong Country Returns to jest zrobione genialnie, ale widzę, że tutaj jest zrobione jeszcze... What the... Co się z nami... Co się z nami stało, nie wiem sam. O, wow, czyli jak kucniemy, to cały świat kuca. I wtedy skaczemy w dalszym ciągu, tak jakbyśmy byli normalnej wysokości, ale... Ale nie zawsze. Znaczy... Nieźle to wygląda. Nieźle to wygląda. Naprawdę pomysły na te Wonder Kwiatki. Na te cudokwiaty. Naprawdę to jest... Naprawdę ciężko mi powiedzieć, jak twórcy do tego wszystkiego doszli. Ale... Seriously. To jest tak... Dziwne czasami. Co tu zostało zrobione? W tej grze. Że serio sam się dziwię, jak bardzo to jest porypane. I jak bardzo twórcy musieli... brać substancje nielegalne, żeby niektóre z tych rzeczy wymyśleć. Serio. Serio, serio, serio. To jest po prostu aż... Niepojęte. Co się tutaj czasami w tej grze dzieje. Ale to dobrze. To dobrze, bo tak jak mówię. Jeżeli byśmy dostali kolejnego Mariana, który działa według dokładnie tej samej fabuły, co ostatnie X gier z Mario w tytule, no to naprawdę nie byłoby to fajne. Tylko byłoby to kolejny, tak jak wielu mówi, odgrzewany kotlet. Wszyscy by się cieszyli, bo nowa gra z Mario, ale... Nowa gra z Mario, która aż tak bardzo miesza w formule... No... To tego, powiem wam, jeszcze nie grali. Zastanawia mnie... Tu niczego więcej nie ma, czyli tylko dotąd... Tylko dotąd, tak właściwie... Ten cudokwiatek działał do tego miejsca. Ale to nic nie szkodzi. O, nie zdobędziemy już maksimum. Nie zdobędziemy wonderful, tylko excellent. Nie wskoczymy na sam szczyt tej flagpola. Ponieważ nie myślałem, że to będzie już koniec poziomu. Najzwyczajniej w świecie. Sia, tak, zgadza się. Dużo dostrzeżecie na tym zdjęciu, na tej pocztówce. Naprawdę bardzo dużo. I dokąd to nas zaprowadzi? Do kolejnego ukrytego poziomu. Kosmiczne hipopotamy. Ale wiecie co? Kosmicznymi hipopotamami, przepraszam, nie hipopotamami, hopopotamami. Zajmiemy się następnym razem, zajmiemy się najzwyczajniej w świecie, kiedy tylko następnym razem się spotkamy przy ogrywaniu Super Mario Bros. Wonder, bo jak na razie chciałbym się z wami pożegnać. Dużo żeśmy zrobili, wiem, troszeczkę kombinowałem. Wydaje mi się, że w
tej grze jest masa kombinowania i masa sekretów, które człowiek chciałby odkryć i widzi, w jaki sposób je odkryć, ale nie ma prostego sposobu, aby do tych sekretów dotrzeć w jakiś sposób. Czasami trzeba powtarzać jakiś poziom raz, dwa, trzy, żeby ten sekret znaleźć, tak jak to było w przypadku tego super trudnego poziomu. To jedna sprawa, a druga sprawa, też trzeba mieć wtedy odpowiedni zestaw, słuchajcie, power-upów, aby móc to w jakiś sposób ogarnąć. I wydaje mi się, że same power-upy powinny być, moim zdaniem, może później w grze rzeczywiście tak będzie, ale na chwilę obecną tego nie widzę, ale moim zdaniem te power-upy powinny być szerzej dostępne. Powinniśmy mieć najzwyczajniej w świecie możliwość na przykład kupienia za 10 tych kwietnych monet w sklepie poplipów, kupić sobie po prostu wybrany power-up. Jasne, jak go stracimy, to musimy go znowu kupić, nawet za 25. Po prostu, żeby była jakaś wartość dla tych power-upów. I jeżeli potrzebujemy danego power-upa, wiemy, aha, dobra, w tym poziomie będziemy potrzebować tego power-upa. W którym poziomie możemy jak najszybciej zdobyć dodatkowe power-upy, żeby ten konkretny power-up mieć przy sobie, tak jak było w tym tutaj wypadku. Utrudnieniem jest to, że musimy przejść ten poziom. Znaczy utrudnieniem, to jest takie przedłużenie żywotności danego rana, bo faktem jest taki, że gdybyśmy, wiecie, przechodzimy jakiś poziom, przechodzimy ten poziom, w którym jest nam potrzebny na samym końcu ten power-up bycia słoniem, okej, super, fajnie, cieszę się. Muszę przejść cały ten poziom, muszę znaleźć tego power-upa, jeżeli nie mam tego power-upa słonia, to muszę cofnąć się do innego poziomu, gdzie ten power-up słonia znajdziemy, i musimy przejść cały ten poziom, żeby ten power-up najzwyczajniej w świecie pozyskać w jakiś sposób, prawda? Bo jeżeli go nie pozyskamy, no to nie będziemy go mogli użyć w innym poziomie, bo przez naciśnięcie pauzy wyjdź z tego poziomu, albo wyjdź z tego poziomu, nie pozyskujemy tych rzeczy, które w tym poziomie już znaleźliśmy i które chcielibyśmy wykorzystać, więc no najzwyczajniej w świecie trzeba tutaj znaleźć pewnego rodzaju taki złoty środek, bym powiedział, więc trzeba będzie kombinować. I mam nadzieję, że tych kombinacji będzie o wiele mniej niż w przypadku innych gier, na przykład Super Mario 3D World i 3D Land. Tam ilość kombinacji, żeby na przykład zdobyć jakąś znajdźkę, żeby ją podnieść, naprawdę czasami przyprawiała o ból głowy, bo trzeba było mieć dwa power-upy przy sobie odpowiednie, które w ogóle nie były przystosowane. Jeszcze w trakcie poziomu nie można było podnieść żadnego innego power-upa, a sam poziom nie był przystosowany do przechodzenia go z tym power-upem, ba nawet mieliśmy trudniej, mając ten konkretny power-up. Pamiętam, że jest taki jeden poziom gdzieś w połowie gry w 3D Worldzie, że musicie mieć przy sobie power-up Fireflowera, żeby ten poziom po prostu przejść. Ale żeby zdobyć jedną rzecz, musicie mieć przez cały poziom przy sobie Katsuta. Co więcej, musicie mieć Katsuta i Fireflowera. Nie Fireflowera, tylko jeszcze inny power-up, że właśnie nie możecie mieć przy sobie tego Fireflowera. I żeby było śmieszniej, w tym poziomie ani nie możecie znaleźć Katsuta, ani tego drugiego power-upu. Możecie znaleźć tylko Fireflowera. Więc musicie cały poziom przejść albo z tym drugim power-upem, albo będąc w Katsucie. I poziom absolutnie staje się o wiele, wiele trudniejszy. Mam nadzieję, że twórcy nie pójdą w tą stronę, bo to było... To jest złe wspomnienie. To jest złe wspomnienie i bardzo dużo osób źle wspomina właśnie tego typu pomysły Nintendo na jak przedłużyć rozgrywkę, wrzucając znajdźki, które będą wymagać x, y rzeczy. I kombinowanie w taki sposób naprawdę, naprawdę nie jest przyjemne. Zobaczymy, jak będzie dalej. Mam nadzieję, że to będzie, wiecie, tylko w tych poziomach, gdzie chcemy faktycznie znaleźć jakiś konkretny sekret. I ten sekret nie będzie polegał tylko na tym, że dostaniemy dodatkowo jedno cudoziarenko, ale dodatkowo będzie polegało też na tym, że odblokujemy sobie, słuchajcie, tak jak w tym wypadku. No bo przeszliśmy ten poziom, dostaliśmy jedno dodatkowe cudoziarenko, super fajnie. Jeden poziom. Drugi poziom. Podejrzewam, że trzeci i jakiś super bonusowy mega poziom, który będzie na samym szczycie tego wzgórza się znajdował. Może dodatkowy zamek, może coś w tym stylu? Nie wiem. Zobaczymy. Ale tym zajmiemy się następnym razem, bo jak na razie ja tylko przedłużam, gadając o rzeczach, które mógłbym powiedzieć w trakcie grania, ale
Nie ma na to czasu, bo po prostu zbyt dużo zachwycam się tym, co dzieje się dookoła mnie, ale spokojnie, to wkrótce minie, moi kochani, i najzwyczajniej w świecie będę w stanie tutaj wytykać także inne rzeczy, nie tyle wytykać, co wspominać o innych rzeczach, o których chciałbym powiedzieć, a które nie przychodzą mi do głowy, albo jak zaczynam mówić, to rozpraszam się czymś innym, bo to, co się dzieje na ekranie, jest po prostu czasami mind-blowing najzwyczajniej w świecie. Ale dobra, moi drodzy. Jeżeli chodzi o dzisiejszy materiał wideo z Super Mario Bros. Wonder, to by było na tyle. Dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie za uwagę. Zachęcam was jak zwykle do pozostawiania po sobie oceny oraz komentarza, bo komentowanie nie gryzie, a w tym komentarzu możecie umieścić również jakieś sugestie, jakieś propozycje, jakieś, wiecie, jakąś informację, dlaczego ceniliście w taki, a nie inny sposób. Komentowanie nie gryzie, ja zachęcam zawsze do tego komentowania i przypominam, że komentowanie oraz ocenianie dla mniejszych kanałów na serwisie YouTube jest bardzo ważne, bo to w jakiś sposób łechta te algorytmy YouTube'a, żeby te kanały mogły się rozwijać, a nie jeżeli stagnować albo zwijać. I słuchajcie, zachęcam do tego, dziękuję bardzo również serdecznie, jeżeli tak robicie nie tylko tutaj, ale na każdym innym mniejszym kanale. To by było na tyle, dzięki wam wszystkim bardzo, ale to bardzo serdecznie za uwagę, komentujcie, subskrybujcie, polecajcie swoim znajomym przyjaciołom, trzymajcie się, no i do zobaczenia wkrótce, cześć!